Jezus Chrystus! Na wieki wieków! Amen! Moi drodzy, wrogowie ojczyzny i wrogowie Kościoła dzisiaj dostają szału, bo widzą wielką, ogromną armię patriotów, armię narodowców i armię kibiców, którzy mają Boga, honor i ojczyznę w sercu i są gotowi oddać za nią życie. Ale jestem święcie przekonany, że lewacka propaganda dwoi się i troi, aby nas zniszczyć, aby zniszczyć Kościół, aby zniszczyć naród polski. Nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy Kościołem walczącym. Jesteśmy wojownikami Wielkiej Polski. Oni nawet tego nie wiedzą. Im więcej atakują, tym bardziej nasza narodowa duma wzrasta. Duma! Duma! Narodowa duma! Moi drodzy, chyba wszyscy widzą, że jesteśmy lekceważeni w debacie publicznej. Nikt nas nie chce słuchać, a to my jesteśmy przyszłością wielkiej katolickiej Polski. My jesteśmy świadomi swoich korzeni. Jesteśmy świadomi swego dziedzictwa narodowo-chrześcijańskiego. I my jesteśmy gotowi walczyć o to dziedzictwo do ostatniej kropli krwi. Bóg! Honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Wielu chciałby nam zamknąć usta! Wielu chciałby, żebyśmy się całkiem zamknęli i nie walczyli w obronie Kościoła katolickiego, żebyśmy nie walczyli w obronie ojczyzny, naszej miłości, jaką jest naród polski. Moi drodzy, nie możemy. My musimy walczyć. My musimy iść na peryferia wiary. Musimy iść na te peryferia, do których nawołuje papież Franciszek. Musimy iść w myśl słów świętego Pawła Apostoła, który mówi: moim honorem jest iść do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają. Musimy iść poza świątynię, poza zakrystię, poza plebanię. Musimy iść i głosić prawdę oraz Chrystusa. Musimy iść, moi drodzy, i bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi na to, że będziecie opluwani. Bądźcie gotowi na to, że będziecie prześladowani. Ale nasza siła, nasza moc, nasza odwaga jest w jedynym Panu i Zbawicielu, Jezusie Chrystusie. To my! To my! Jesteście wielką armią Kościoła, jesteście wielką armią Polski. Nie wiem, czy zauważyliście, ale historia po raz kolejny zatacza koło. W 1944 wmawiano nam, że Sowieci to są wyczekiwani goście, a w 2015 wmawia się nam i chce nam się wcisnąć islamski fundamentalizm. Nie pozwolimy na to nigdy! Moi drodzy, my nie boimy się pokojowo nastawionych muzułmanów, ale ich przecież jest mniejszość. My się boimy fundamentalizmu. My nie chcemy w Polsce przemocy, nie chcemy agresji w imię Allaha, nie chcemy gwałtów, nie chcemy samosądów i nie chcemy terroru. My musimy się temu przeciwstawić. Nie chcemy nienawiści, która jest w Koranie, a która jest w Surze Piątej, ale chcemy miłość i prawdę Ewangelii. Chcemy walczyć mieczem miłości i prawdy, do czego nawołuje nas święty Paweł Apostoł w 6 rozdziale do Efezjan. Ewangelia! Nie. Ewangelia, a nie Koran! Moi drodzy, lewacka i islamska agresja wymierzona w to, co chrześcijańskie, w to, co narodowe,
tworzy w nas wielką obawę i mamy do tego prawo. Mamy prawo się lękać, mamy prawo się bać przed upadkiem narodowo-chrześcijańskiego dziedzictwa. Mamy prawo do lęku i nikt nas tego nie może pozbawić, ale boimy się, że ten strach, że ten lęk, że ta obawa przerodzi się w nienawiść, a my chrześcijanie nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego my wszyscy chcemy dialogu, ale nikt nie chce z nami rozmawiać, tylko nas nazywają faszystami, rasistami, ksenofobami i niewiernymi psami. My sobie na to nigdy nie możemy pozwolić. My nie chcemy walczyć młotem nienawiści, który w ferworze szału chce nam się wcisnąć w ręce, ale chcemy walczyć mieczem prawdy, mieczem miłości, mieczem Ewangelii i mieczem, jakim jest Jezus Chrystus, żywy Pan i Zbawiciel. Bóg, honor i ojczyzna! Moi drodzy, jesteście przyszłością Kościoła. Jesteście przyszłością narodu polskiego. Dlatego budujmy naród polski. Budujmy wielką katolicką Polskę na pewnym fundamencie, którego nikt ani nic nie będzie w stanie zburzyć. Budujmy wielką katolicką Polskę na fundamencie prawdy, na fundamencie miłości i na fundamencie, jakim jest sam Pan Jezus Chrystus. Wielka Polska katolicka! Wielka Polska katolicka! Wielka Polska katolicka! A teraz, moi drodzy, bo to jest Marsz Niepodległości, proszę wszystkich o absolutną ciszę. I tę minutę ciszy zadedykujmy największym bohaterom narodowym, żołnierzom niezłomnym oraz tym wszystkim, którzy przez całe dzieje narodu walczyli o naszą wolność. Proszę o chwilę, minutę ciszy. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Nie islamska, nie laicka, wielka Polska katolicka! Nie czerwona, wielka Polska narodowa! Nie czerwona, nie czerwona, wielka Polska narodowa! Moi drodzy, pomódlmy się do tej, która wielokrotnie nas ratowała przed inwazją islamską. Ratowała nas przed potopem szwedzkim oraz przed inwazją bolszewicką. Pomódlmy się do naszej Pani, jedynej Królowej, Maryi, Królowej Polski, pod Twoją obronę! Czekamy się, święta Boże, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W budowaniu wolnej Polski i w budowaniu Kościoła, gdzie w centrum jest Chrystus, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen! 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 Amen!
Czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Czołem wielkiej Polsce! Polska jest bezpieczna z wami. Dzięki! Przyjaciele! Koleżanki i koledzy!